w tej części nagrania odbiję w stronę granicy czeskiej, bo jest ona bardzo urokliwa. Przebiega, jak wiecie, już przez rzekę, a na zdjęciach no, wygląda to bardzo ciekawie. Muszę to zobaczyć. Aby wejść na szlak zielony w stronę granicy i tego uroczego mostu, należy skręcić na gruntową ścieżkę przy tym posągu słońca. Zielonym szlakiem powoli zbliżam się do granicy zielonej i taką piękną oto ściankę skał spotkałem. Ich imeno to granicznik. Minąłem granicznik i zmierzam w stronę granicy czeskiej z urokliwym mostkiem. Pieprzeni kładziarze są już wszędzie. Jak oni w ogóle tu wjechali? Jest most na Izerze. Jest i Izera. Strona polska. Strona czeska. Żadnego Cerbera, który by tutaj pilnował. Jest słupek graniczny. Ach, jeszcze w drugą stronę widoczek, proszę Państwa. No. Trzeba to amerykańskie filmy oglądać. Aż by się prosiło, żeby tu jakąś scenę z powieści Stephena Kinga nagrać. Idzie to pojąć. Cyklisto. Zeszedni z kola. Kolo to wiem, że rower, czyli rowerzysto, zejdź z roweru. Porównanie jakości turystyki kwalifikowanej czeskiej i polskiej. Jak wyglądają szlakowskazy w Polsce wiemy. No, ostatnio to są po prostu tabliczki wykrojone z pilśni. Tutaj to są tabliczki z tworzywa. O kurde, to jest metalowe. Metalowe tabliczki, wytłoczone, więc nawet jak farba zejdzie, to nadal będzie widać kierunek i resztkowo farba się zachowa. A nawet jak się farba zczyści, to litery są wypukłe. I ciekawostka. W Polsce początki szlaków pieszych są oznaczane tarczą okrągłą, tutaj kwadratową. Tutaj, jakbym się już tu zadowolił. Dobrze, że nic mnie nie goni, bo szkoda tego widoku. Ja sobie wydłużę marsz z tego dnia dzisiejszego. Jest 30 kwietnia 2024 roku. Nic mnie nie goni. Żaden termin dojazdu do domu. Ja sobie zrobię dodatkową przerwę. Usiądę na tych kamieniach, bo kurczę, no ja nie wiem, kiedy ja tu wrócę. Też tak nie do końca, że tej granicy nikt nie strzeże. Po polskiej stronie stoi figura nieco zmurszała świętego Nepomucena. Natomiast kawałeczek dalej słupek graniczny z napisem: niech będzie pokój na ziemi. To is there.